Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z szybkim filmikiem. Przed chwilą dotarła do mnie paczka. W sumie zastanawiałam się, co to może być, bo przecież nic nie zamawiałam. Jest to paczka od firmy Sennelier. Jeśli oglądaliście mój ostatni filmik z holem artystycznym, to wiecie, że niestety spotkał mnie tam mały bubel w testpaku, gdzie miało być 5 farbek, brakowało jednej tubki z akwarelą, co zgłosiłam do sklepu, w którym składałam zamówienie, medart.pl. Tam pani Weronika ekspresowo zadziałała, przekazała sprawę do dystrybutora i właśnie otrzymałam paczkę od dystrybutora firmy Sennelier i jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, bo jeszcze jej nie otworzyłam, także zobaczmy. No, widząc po rozmiarze, nie jest to tylko farbka, więc naprawdę jestem bardzo ciekawa. Na kopercie zakleiłam mój adres, no bo nie musicie wiedzieć, gdzie mieszkam. Stąd te arbuzy tutaj, jeżeli byście się zastanawiali. No, już widzę, że chyba czeka na mnie tutaj spora niespodzianka. Okej, wszystko wyciągnęłam. I co my tutaj mamy? O, super! Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I jeszcze chyba mam tutaj liścik. No i jak sami widzicie, nie była to wina dystrybutora, tylko musiała zajść pomyłka w fabryce. A tak jak widzieliście na filmiku, puszka była zapakowana oryginalnie w folię oraz w tekturkę, więc nie było szansy sprawdzenia bez rozrywania tego, czy wszystkie farby znajdują się w środku. To może zobaczmy, co dostałam. Tutaj chyba znajduje się farbka, tak, ale popatrzcie, dostałam papier z firmy Clairefontaine i jest to taki papier kraftowy, bardzo fajny. Właśnie chciałam sobie kupić taki, o, super, chciałam sobie kupić szary papier do szybkich szkiców i jak widzicie, z drugiej strony te kartki są czarne, także będzie to bardzo przydatny dla mnie gadżet. Jeszcze tutaj widzę papier do akwareli, też firmy Clairefontaine, 300 gram na metr kwadratowy. Zobaczmy, jak wygląda tutaj ta faktura. Wow! Faktura, jak widzicie, jest taka bardzo chropowata. Ciekawe, jak się będzie na tym malować. Bardzo dziękuję też za ten blok. No to zobaczmy moją farbkę. Z tego, co czuję w rękach, to chyba nie znajduje się tutaj tylko farba. Jak widzicie, dostałam również pędzel Rafael. Chyba marzenie każdego akwarelisty, żeby posiadać właśnie pędzelek Włosiem Koliński tej renomowanej marki. Bardzo, bardzo dziękuję. Taki pędzelek o małej główce jest mi bardzo potrzebny, bo wszystkie mam właśnie z Włosia syntetycznego i się poniszczyły, a ten myślę, że zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo, więc malując z nim na pewno sobie pomyślę właśnie o tej sytuacji, gdy Sennelier przysłało mi taką wspaniałą paczkę. No i moja upragniona farbka, której brakowało mi w moim testpaku, czyli Payne's Grey Szarość, Payna albo Payana, jak to czyta, numer 703. Bardzo, bardzo dziękuję firmie Sennelier. Stanęliście na wysokości zadania. Mam nadzieję, że już nikomu się nie przytrafi coś takiego jak brak tubki w ich testpakach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam tyle gadżetów. Na pewno wszystko mi się przyda. Tak więc Sennelier, łapki w górę lecą ode mnie do Was. Sklep medart.pl też serdecznie polecam, bo właśnie dzięki nim tak szybko otrzymałam rozwiązanie dla mojego problemu. Także dziękuję Pani Weroniko, łapki w górę też dla Was. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!